Siema. Wiedźmin 3 posiada masę sekretów, na część z nich dostaliśmy już odpowiedź, na część z nich nie. Ale do dnia dzisiejszego, 8 lat po premierze, wydawałoby się, że miliony graczy odkryło już w Wiedźminie wszystko, co tylko można. Ale to nieprawda. A oto dowód. Oto sekret statków widmo. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzę tam, że 82% z was ogląda te materiały regularnie, nie subskrybuję w ogóle tego kanału. A ponadto jest już nas 10 tysięcy. Możecie też wpaść na Discorda, tam można popisać o Wiedźminie, czy po prostu ze mną, jak macie jakąś sprawę. No i wpadnijcie na Twitcha, zostawcie tam followa. Tam w przyszłości na bank będziemy robić streamy. Skellige to dość generalnie tajemnicze miejsce. W grze Wiedźmin 3 mamy tu masę ukrytych questów i wiele z tych misji jest dość unikalnych. Naprawdę trzeba zwiedzić całą mapę, by wszystko odkryć, a mapa jest naprawdę gigantyczna. Przepłynięcie z jednego miejsca na drugie bez używania szybkiej podróży zajmie nam dosłownie z godzinę, jak nie lepiej. Ja Skellige postanowiłem zwiedzić prawie całe. Sam ląd zostawiłem, a skupiłem się na wodzie i zauważyłem dość ciekawą rzecz. Chociaż o tym znalezisku słyszałem już jakieś 3 miesiące temu, a to za sprawą filmu Wiedźmin 3, Nava Isle Ship Easter Egg, użytkownika Smile4Blitz oraz jego kontynuacji Wiedźmin 3 New Easter Egg Update. Film ten ukazuje statki, które możemy znaleźć na Skellige, które są opuszczone, a mimo tego pływają sobie na wodach Skellige. Te statki, kiedy chwilę przemedytujemy, teleportują się w inne miejsca. Z początku myślałem, że cały ten film to jakiegoś rodzaju fake, aczkolwiek film okazał się prawdą. Jednak miniaturka i tytuł nie do końca okazały się prawdziwe. O ile faktycznie takie statki na Skellige występują, do czego dojdziemy zaraz, to zarówno miniaturka jak i tytuł sugerowały, że statki te zostały dodane niedawno. Co jest nieprawdą, bo teleportujące się statki możemy znaleźć już w poprzednich wersjach gry. Mimo jednak tylu lat nikt nie był na tyle spostrzegawczy, by zauważyć, co się z tymi statkami dzieje po kilku dniach, a dzieje się ciekawa rzecz. Bacznie obserwowałem ten sekret, aczkolwiek mijały dni, tygodnie, a na końcu nawet miesiące, a w tym czasie nikt nic ciekawego nie odkrył. Zniecierpliwiony postanowiłem więc wskoczyć na pobliski drakar i podpłynąć w miejsce, w którym statki widmo miały się znajdować. I odkryłem tam całkiem ciekawe rzeczy. Wyspa Nava. To właśnie przy jej wybrzeżach możemy znaleźć pierwszy opuszczony statek. Statek ten na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie normalnie. Zwykły, normalny statek. Ale kiedy przyjrzymy się troszeczkę bardziej, nawet z tej perspektywy będziemy mogli zobaczyć, że jednak coś z nim jest nie tak. Konkretnie to trupy zamiast masztów. To dokładnie z nim nie tak. Na statku nie ma też żadnej żywej duszy. A trupy nie tylko znajdziemy zamiast masztów, ale również zamiast dziobu, na maszcie statku, jak i również ziomka przykutego do steru. Wygląda trochę jak człowiek witruwiański. Ludzie ci nie wyglądają na Skelligijczyków, a to zapewne dlatego, że nimi po prostu nie są. Trupy mają zbroje redańskie i jest to bardzo ważna informacja, którą warto zapamiętać. Powtarzam, trupy redańskie, zapamiętać. Na samym statku znajdziemy też ostre ślady walki, jak strzały wbite w statek, czy między innymi wbity topór. Kiedy udamy się na pobliską wyspę i przemedytujemy kilka dni, statek wyląduje na pobliskim brzegu. Wtedy bez używania cheatów będziemy mogli na niego wejść. Natomiast nic się tam nie zmieni. Nie będzie tam żadnego przedmiotu do podniesienia, nic. Nic się nie zmieni na samym statku. Ale zmieni się gdzieś indziej. Umówmy się. Grając w Wiedźmina często patrzymy bardziej w dół niż w górę, bo to jednak od dołu w 99% przypadków atakować nas będą przeciwnicy. I może się mylę, i takie zjawisko występuje często w grze Wiedźmin 3, ale ja coś takiego widzę pierwszy raz. Na wyspie zaraz przy statku możemy znaleźć zdecydowanie zbyt dużo mew. Mewy te tworzą przeróżne wzory na niebie, od pojedynczego kółka po cztery osobne kółka, po kształty, które nie umiem nawet nazwać słowami. W tym miejscu dzieje się naprawdę dużo. Ptaki też te, w zależności od wczytanego save'u, zachowują się zupełnie inaczej. Ostatecznie repertuar ptaków czasem się kończył jednym zapętlonym działaniem, a czasem w nieskończoność zmieniały wzory. I w końcu,
Po tysiącach prób udało mi się sprawić, by te zniknęły. Co jeszcze bardziej popchnęło mnie do teorii, że z tym miejscem musi być związany jakiś sekret. Ten statek nie jest też jedynym opuszczonym statkiem, jaki znajdziemy w grze. Na kolejnej wyspie na drugim końcu Skellige znajdziemy bardzo podobny statek bez załogi. Tak samo jak w przypadku pierwszego koło statku znajdziemy jakąś kontrabandę. I tak samo jak w przypadku pierwszego znajdziemy na nim ślady walki. W przeciwieństwie jednak do przedstawionego poprzednio statku, na tym nie znajdziemy żadnych ciał. Kiedy przemedytujemy kilka dni, statek dobija do brzegu i właściwie nic więcej się z nim nie dzieje. Ciekawe jest jednak to, że w przypadku dwóch tych statków dobijają one do brzegu dopiero po ukończeniu pewnego wątku w grze. Nie wiem dokładnie na jakim etapie się to dzieje, ale kiedy zaraz po przybyciu na Skellige udamy się w te dwa miejsca, potem przemedytujemy, to nic się nie wydarzy. Z kolei jeżeli nawet nie byliśmy w tych miejscach, ale jesteśmy już całkiem daleko w fabule, będziemy mogli znaleźć już statki, które są na brzegu i niczym po prostu nie wyróżniają się od zwykłych modeli wraków, których przecież na Skellige jest tysiące. Dlatego pewnie przez te wszystkie lata tak ciężko było je zlokalizować. Czy te trzy statki są jakoś razem powiązane z tym, co zaraz zobaczycie? Trzy statki. Bo chociaż powiedziałem, że mamy dwa statki bez załogi, to jest jeszcze jeden. Perełka Skelligijskich wód. Latający redańczyk. To co aktualnie widzicie na ekranie to nie mod, ani przeróbka, a latający statek widmo. Ktoś, kto pewnie siedzi w uniwersum Wiedźmina, nie jest jakoś bardzo zaskoczony, widząc latający statek widmo, bo nie został on oczywiście dodany w tej aktualizacji, a już dawno temu. Jednak zapewne dla kogoś nowego może być to całkiem duże zaskoczenie. Statek ten pojawia się mniej więcej w tym rejonie w najróżniejszych godzinach. W większości dzieje się to po północy do godziny 4. Chociaż u mnie statek widmo pojawił się w godzinie 23:55, a czasem pojawiał się nawet o 23:00. Statek pojawia się tylko na kilka sekund, więc potwornie ciężko go dostrzec. Z tego co wiem, istnieje szansa spotkania go przy czystym niebie, jednak w większości przypadków pojawia się on dopiero wtedy, kiedy na niebie błyskają pioruny. Mimo kilku godzin czekania w tym miejscu nie mogłem go dorwać i to dopiero w trakcie burzy udało mi się go spotkać. Chociaż też spotkałem go przy czystym niebie, ale częściej było to w trakcie burzy. O statku tym nie wiemy za dużo, aczkolwiek oczywiście to co wiemy, to wam również powiem. Głupio by było jakbym nie powiedział. Model tego statku nie jest oryginalny, bo możemy go znaleźć w Wiedźminie 2. Bezpośrednio, jak i naszkicowanego na grafikach koncepcyjnych. Jak i również w Wiedźminie 3, zacumowanego w Nowigradzie. O tym statku nagrałem już ciekawostkę, więc jeżeli chcecie sobie obejrzeć prawy górny róg, to jest short, więc kilka sekund. Na początku powiedziałem też, że jest to latający redańczyk. Ktoś kto grał w Gwinta może kojarzyć taką nazwę. Natomiast pewnie dla większości osób ta nazwa nic nie mówi. Latający redańczyk to upiorny okręt. Legenda o statku głosi, że załoga wytłukła się nawzajem, kiedy znaleźli skarb i nie mogli dojść do zgody, jak go podzielić. Na samym początku powiedziałem też, żebyście zapamiętali informacje o zabitych redańczykach na pierwszym statku. Legenda o tym, że wytłukli się sami, a przecież na pierwszym statku mogliśmy znaleźć ślady walki, plus sama nazwa. Latający redańczyk. A to przecież właśnie trupy redańczyków mogliśmy znaleźć na pierwszym statku. A do tego statek widmo wygląda identycznie jak ten z zabitymi redańczykami. Dosłownie identycznie, oprócz tego, że nie ma tam tylko łodzi. Jedyną różnicą jako tako jest dziób latającego statku. Ten posiada jakąś taką kobietę z tarczą, a sam statek z zabitymi redańczykami nie posiada takiej kobiety, ale za to posiada trupa, przybitego przecież do dziobu, co myślę, że jest wystarczającym dowodem na to, żeby potwierdzić moją teorię, że statek numer 1, który wam dzisiaj pokazałem, to statek widmo, który nawiedza Skelligijskie wody. Ale czy jest to latający redańczyk? Bo tutaj jest już delikatna różnica. Latający redańczyk to chyba jedyny statek widmo w uniwersum Wiedźmina.
dlatego bardzo łatwo można go połączyć z tym występującym w Wiedźminie 3. Porównując jednak obrazek latającego Redańczyka do statku widmo spotkanego na Skellige, będziemy mogli zauważyć, że ewidentnie się od siebie różnią. Latający Redańczyk posiada 4 maszty, z czego statek widmo maszty posiada 2. Sam kadłub jest też zdecydowanie inny niż ten na karcie latającego Redańczyka, a sam statek wydaje się dużo większy na karcie Gwinta niż ten w Wiedźminie 3. Jedyną wspólną cechą jest sztorm. Statek widmo w Wiedźminie lubi pojawiać się w deszczową noc, a na karcie Gwinta również taką pogodę możemy znaleźć. A na koniec zostawiłem jeszcze najmocniejsze, bo w trakcie montowania tego odcinka do głowy wpadło mi jeszcze kilka pomysłów. Udałem się jeszcze raz w miejsce latającego statku i to co zobaczyłem to nie jeden latający statek, a dwa. Tak samo jak dwa opuszczone statki, o których mówiliśmy wcześniej. Czegoś takiego jeszcze ani razu nie miałem okazji zobaczyć nigdy, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek miał. Wiele razy próbowałem też ustalić o co chodzi z tymi ptakami i czy statki te są jakoś połączone i postanowiłem sprawdzić czy kiedy może odwiedzę latający statek widmo, a potem udam się na wyspę, czy coś się na tej wyspie zmieni. I chociaż chwilę przed tym ptaki rysowały najróżniejsze wzorki, kiedy popłynąłem spotkać latający statek widmo, a potem wróciłem, nie znalazłem na wyspie ani jednego ptaka. Wszystkie ptaki zniknęły. Próbowałem powtórzyć ten eksperyment na innych save'ach i niestety nie zadziałał on tak jak wcześniej. Możliwe, że żeby te ptaki zniknęły, musimy spełnić jakieś warunki. I naprawdę chciałbym wam powiedzieć jakie, ale nie mogę, bo na końcu po setkach zapisów i prób zgubiłem ten oryginalny, na którym nie było ptaków. I niestety nigdy nie udało mi się tego powtórzyć. Niemniej jednak mając to wszystko na uwadze, sądzę, że z tym miejscem jest coś zdecydowanie nie tak. Co dokładnie i czy pierwszy statek z zabitymi Redańczykami to latający Redańczyk, czy statek widmo to w ogóle latający Redańczyk, czemu statki same się teleportują po jakimś czasie do brzegu i czemu ptaki robią jakieś dziwne wzorki na niebie, czemu nagle miałem dwa latające statki? To są pytania, na które nie odpowiem wam dzisiaj, bo niestety tylko tyle udało mi się samemu ustalić. Oczywiście zapraszam was do wypróbowania tego samemu, do udania się na tą wyspę i przetestowania tego wszystkiego. A przemyśleniami czy ustaleniami możecie podzielić się w komentarzu pod filmem, czy na moim wiedźmińskim Discordzie, na którego zdecydowanie zapraszam. Pewnie Discordowcy, jeżeli coś odkryję, dowiedzą się o tym pierwsi. Zostawcie też subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie też wpaść na Twitcha, tam w przyszłości będą streamy. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.